tvpodkarpacie.pl. Piłkarze przełomu Besko walczą o utrzymanie w czwartej lidze. Wygrana 3-1 z błękitnymi Ropczyce była ich trzecim zwycięstwem z rzędu. Zapraszamy na najciekawsze fragmenty drugiej połówki spotkania oraz na pomeczowe opinie. Kosztowało nas to dużo walki. Tak naprawdę cały zespół, każdemu można pogratulować, bo zostawił tutaj serce. Fajnie, bo zbieramy kolejne punkty, które są nam niezmiernie potrzebne do tego, aczkolwiek może nam się uda to utrzymać. No walczymy cały czas, no, mamy teraz serię 3 zwycięstw z rzędu. Jedziemy na kolejny mecz, no zobaczymy jak to wszystko będzie dalej się układać. Ale dobrze, że tutaj u siebie wygrywamy i zostawiamy naprawdę serducho dla naszych kibiców tutaj, żeby pozostać w tej lidze, a bynajmniej jak już spaźnie, to z twarzą, po walce, nie oddawać punktów za darmo. tvpodkarpacie.pl